Dzień dobry Państwu, witam wszystkich w tym skromnym, acz dobrawym gronie. Poprosimy publiczność naszą tu zgromadzoną o założenie maseczek zgodnie z wytycznymi zapewne którejś ostatniej konferencji prezesa Rady Ministrów, bo to jest, jak wiadomo, najważniejsze źródło prawa w naszym kraju w ostatnim czasie. Dziś będziemy rozmawiać o przyszłości, będziemy rozmawiać, ale na bazie książki Edwina Bendyka W Polsce, czyli Wszędzie, w której autor próbuje zestawić, syntetyzować jakoś najważniejsze trendy, z jakimi mamy do czynienia w świecie i w ostatnich latach, w trendy dotyczące rozwoju gospodarczego, rozwoju klimatu, ale także tego, jak do tego wszystkiego mają się instytucje polityczne, a raczej jak się nie mają, czy też jak bardzo nie przystają do wyzwań, z jakimi się mierzymy. No i na początek chciałbym Edwina zapytać o taką bardzo obrazową metaforę czy porównanie, które się w tej książce znajduje. Znaczy piszesz, że współczesny świat jest troszeczkę taki jak schyłkowa PRL. To znaczy kraj, który wyraźnie nie radzi sobie z problemem energii, generowania energii w taki sposób, aby nie obciążało to nadmiernie całego procesu gospodarczego. Pamiętamy, że schyłkowy PRL to jest jeszcze czas, kiedy zmiana klimatyczna czy ocieplenie klimatu nie były, były przedmiotem refleksji pewnych grup naukowców, ale nie były jeszcze tematem powszechnym w debacie publicznej. Także tego problemu, wydaje się, elity PRL jeszcze nie miały, a jednak miały istotny problem z efektywnością energetyczną. No i wiemy, że PRL pod ciężarem swoich własnych sprzeczności upadł, no ale te problemy systemu energetycznego zostały po części rozwiązane w dość bolesny czasem sposób i brutalny, ale na przykład przez to, że bardzo duża część bardzo energochłonnego przemysłu socjalistycznej Polski została po prostu zamknięta w wyniku transformacji gospodarczej. No i można zatem powiedzieć, że pewne problemy zostały rozwiązane przez to, że upadł jeden system i staliśmy się niejako automatycznie częścią drugiego, to znaczy częścią następnego systemu, tego, który był już obok, był gdzieś gotowy i my do niego aspirowaliśmy, no krótko mówiąc, zachodniego systemu kapitalistycznego i struktur integracji europejskiej. No kłopot polega na tym, że jeśli ten nasz współczesny cały świat jest taki jak PRL, no to i może się, jak rozumiem, na podobnej zasadzie zawalić pod ciężarem własnych sprzeczności, to pytanie jest, co będzie potem, bo PRL został uratowany przez to, znaczy nie został uratowany, ale my zostaliśmy uratowani przez to, że staliśmy się częścią pewnej innej, większej całości. No to czy istnieje jakiś tego rodzaju ratunek dla świata, w którym żyjemy obecnie? No, teraz musimy uratować się sami, ale ta metafora dotyczy tylko oczywiście fragmentu. Nie chodzi o porównywanie obecnego świata do systemu politycznego, jakim był PRL, tylko właśnie rzeczywiście, jeśli chodzi o pewien model cywilizacyjno-energetyczny, to znaczy pewnej struktury gospodarki, która była zdominowana przez przemysł ciężki, ale nie dlatego, że tylko dlatego, że musieliśmy produkować uzbrojenie dla potrzeb Układu Warszawskiego i tego oczekiwa Związek Radziecki od nas, tylko wpadliśmy w pewną pętlę, która była już zidentyfikowana na początku lat 70. Już na początku lat 70. mówiono już w PRL-u, w gronach ekspertów, co światlejszych, że węgiel jest polskim przekleństwem, ale nie ze względów klimatycznych właśnie, jak powiedziałeś. Na pewno czynnik ekologiczny już był istotny, bo zanieczyszczenie powietrza było znacznie większe wtedy niż teraz. Znaczy my teraz odkrywamy zanieczyszczenie powietrza, ale wtedy było znacznie większe i o tym się mówiło. Ze względu właśnie na spalanie po prostu bez filtrów dwutlenek siarki, który szedł za kwaśne deszcze, to nie pamiętamy szczęśliwie już tego, ale to rzeczywiście było na porządku dnia, ale to był tylko wąski aspekt. Problem z węglem polegał na tym, już wtedy w latach 70., a on się cały czas pogłębia do dzisiaj, że po prostu ten węgiel
mimo że wydawało się, że go nie brakuje ilościowo. Rzeczywiście geologowie mówili, że zasoby są całkiem pokaźne. Dziś mamy go na 200 lat. No, teoretycznie tak. Teoretycznie pewno można by jakby wszystkie właśnie zidentyfikowane geologicznie zasoby, to można by mówić, że jakby się udało je wydobyć, to by tak było. Tylko właśnie, jakby się je udało wydobyć. Problem polegał na tym, że już od lat 70. każda kolejna tona wymagała coraz większego wkładu energii, żeby dostać się do energii użytej w węglu. Znaczy, to był taki bardzo dziwny mechanizm się uruchomił, który spowodował, że pod koniec PRL-u 20% końcowego zużycia energii szło na utrzymanie systemu węglowo-energetycznego. To po prostu nie miało szansy. Do tego rolnictwo tak samo zużywało 20% końcowego zużycia energii, czyli dwie formy dostarczania energii, ta ciałom i ta gospodarce, pochłaniały 40% końcowego zużycia energii. I ta zależność się pogłębiała od lat 70., w związku z czym no, wywoływała właśnie pętle takie, że myśmy dwukrotnie więcej w stosunku do PKB musieli inwestować w system energetyczny i właśnie przemysł ciężki, to takie zamknięte koło, które powodowało, że tak, wydobywamy węgiel do hut, które produkują stal potrzebną do budowy obudów niezbędnych do tego, żeby wydobywać węgiel. I po prostu coraz mniej starczało energii na tak zwanej kreatywnej, na inne formy aktywności, rozwijanie nowocześniejszych form gospodarki. No i to po prostu nie dało się spiąć. To już jest, jak się przełoży na język współczesnych analiz takiej ekonomii fizycznej, która czy uwzględnia termodynamikę w tym wszystkim, to jest taki bardzo ciekawy wskaźnik zwrotu energetycznego z zainwestowanej energii, prawda, w wydobycie jakiegoś paliwa. No i eksperci mówią, że dzisiaj, jeżeli chcemy otrzymać cywilizację na takim poziomie, jaka jest, ze wszystkimi ekscesami, do których przywykliśmy, ze sztuczną inteligencją gdzieś na końcu, to przynajmniej musi być zwrot z jednej jednostki energii włożonej w wydobycie, nie wiem, jednostki jakby tony ropy, czy metra sześciennego gazu, czy tony węgla, jak 1 do 15, czyli musimy mieć 15 razy więcej użytków. To w PRL-u to było 1 do 5 mniej więcej. W związku z czym po prostu nie dało się tego zbilansować. Do tego doszła jeszcze entropia społeczna po prostu, bo system polityczny też po prostu trzeszczał, no i się rozpełzło. Teraz jaki to ma związek z tym, co jest dzisiaj? No dzisiaj w przestrzeni energetycznej dokładnie to samo się dzieje. Nie jest tak, że brakuje ropy naftowej czy gazu ziemnego. Ich nie brakuje, jest jeszcze pod dostatkiem. Tak też powiedzą eksperci, ci, którzy są entuzjastami paliw kopalnych, że na 200 lat pewno starczy jeszcze. Jak się będzie kopać, stopnieje Arktyka, no to wtedy dostaniemy się do złóż ropy, która jest na dnie Arktyki, prawda? No tylko właśnie problem jest taki, że skończyła się epoka taniej energetycznie ropy naftowej, gdzie zwrot był 1 do 100, znaczy 100 jednostek z jednej jednostki, to było jeszcze w latach 60. I to finansowało rozwój cywilizacji całej tej, którą znamy. Dzisiaj zbliżamy się do tego progu właśnie 1 do 15, jeżeli chodzi o miks cały energetyczny. I to jest wyzwanie, no, które po prostu dobrze właśnie myśleć o nim, pamiętając lekcje PRL-u. I teraz, co można zrobić? No, to jest największe tak naprawdę wyzwanie cywilizacyjne, dlatego że musimy oczywiście dokonać nie tylko z tego względu, że te technologie energetyczne oparte na paliwach kopalnych się kończą i tracą po prostu swój urok energetyczny. Również mamy cenę klimatyczną i środowiskową. To też jest kolejny przecież krytyczny bodziec do tego, żeby odchodzić z palania paliw. Ale problem jest taki, że to co mamy, alternatywę, czyli odnawialne źródła energii i przejście to, które powinniśmy dokonać do 2050 roku na 100% odnawialnych źródeł energii, czy inaczej, na neutralność klimatyczną, może tak, na neutralność klimatyczną w 2050 roku i to w skali świata, no oznacza gigantyczną transformację systemu energetycznego w warunkach wyścigu jeszcze demograficznego. To jeszcze w warunkach włączania kolejnych miliardów ludzi do budowy domów, miast, które się rozrastają w Afryce, prawda, i tak dalej. Czyli jeszcze popyt na energię szybko rośnie i jeszcze musimy przestawić się na technologie, które zapewnią nam neutralność energetyczną. I cały problem jest taki, że po pierwsze to przestawienie
odbędzie się strasznym kosztem energetycznym, bo niestety trzeba na to wydobyć mnóstwo różnego typu zasobów i to trzeba mieć świadomość, że odnawialne źródła energii nie są neutralne ekologicznie. Po prostu zmiana ta technologiczna będzie kosztować nas. Czy w tym sensie, że produkcja wiatraków czy produkcja fotowoltaiki sama w sobie jest bardzo kosztowna energetycznie? Kosztowna jest energetycznie, ale też surowcowo. No musimy dostać się do tych wszystkich zasobów, co niszczy środowisko, prawda? Natomiast ich znowu ten zwrot energetyczny na razie jeszcze, to są nowe technologie ciągle, więc jest szansa, że będzie lepiej, ale są dosyć wątłe. Znaczy fotowoltaika przeciętnie to jest 1 do 10, rzadko w których warunkach zbliża się 1 do 15. Wiatr przekracza farmy te offshore, czyli te na morzu. One osiągają więcej. Więcej byśmy mogli mieć z energetyki atomowej, ale ona politycznie jest nie do rozwinięcia w masowej skali, a cykle inwestycyjne też są takie, że trudno to sobie wyobrazić, więc tu musimy coś wymyśleć. No i jak mówię, nikt nam nie przyniesie rozwiązania. Wtedy mogliśmy po prostu pożegnać system i powiedzieć, że chcemy wrócić do normalności czy dołączyć do normalności. Tak definiowaliśmy system kapitalistyczny, który na jakiś czas nam rozwiązał problemy lokalne, ale dzisiaj wywołał sam ten system problemy, którymi musimy się jako świat mierzyć. No właśnie, no to w takim układzie pojawia się kilka pytań, no bo czy i też w debacie publicznej krążą różne, czy są na stole różne idee mówiące o tym, że na przykład możliwy jest skok jakościowy, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, czyli że możemy rosnąć, możemy się rozwijać, nowe narody, nowe społeczeństwa mogą dołączać, prawda, do tego powszechnego dobrobytu, ale przy rozłączeniu tego wzrostu od wzrostu zużycia energii dzięki nowym, bardziej efektywnym technologiom. To jest jedna opcja. No a druga to jest taka, która mówi, że no niestety, przykra sprawa, ale sprawiedliwe to czy nie, ale świat jako całość musi przestać rosnąć, tak? To znaczy, że po prostu dalszy wzrost jest niemożliwy bez wzrostu zużycia energii, na który nie możemy sobie z różnych powodów pozwolić, a jest niemożliwy dlatego, że chociażby działa tak zwany efekt odbicia, to znaczy jeśli nawet naukowcy skonstruują technologię, która jest mniej kosztowna i w sensie ekonomicznym, i w sensie materiałowym, i w sensie energetycznym, no to ona wtedy staje się tańsza i bardziej dostępna, tak? I to powoduje, że więcej ludzi może z niej korzystać, czy na przykład jest intensywniej wykorzystywana niż inne, no i cały efekt, cały uzysk jakby tracimy, prawda? No w związku z tym, gdzie jest właściwie pole manewru, tak? Czy to jest właśnie zaprzestanie rośnięcia i jakoś zarządzanie tą sytuacją, w której już nie możemy rosnąć, czy jednak nadzieja na to, że jednak nastąpi jakiś wielki skok technologiczny, którego na przykład jeszcze się nie spodziewamy i w związku z tym być może no właśnie ta technologia, tak jak wielokrotnie to bywało w historii, odmieni jakby los gospodarek i społeczeństw. Znaczy problem jest taki, że dotychczasowe skoki cywilizacyjne, ucieczka przed gilotyną odbywała się dzięki tak zwanym technologiom prometejskim. Takie pojęcie dotyczące się tych technologii, które zmieniają radykalnie dostęp do energii, sposób ich wytwarzania. Pierwszą taką technologią prometejską to był węgiel, prawda? I zaprzęgnięcie węgla do generowania energii, co umożliwiło rewolucję przemysłową, a potem oczywiście ropa naftowa, to druga połowa XIX wieku i gaz ziemny. I to są te technologie prometejskie. Atom miał być taką, ale się nie stał. Jest dzisiaj 90% mniej więcej potrzeb energetycznych świata jest ze spalania paliw kopalnych, zaspokajanych ciągle. I problem jest właśnie taki, że nie mamy na horyzoncie technologii prometejskiej, czyli takiej, która by dała nam skok. Znaczy technologie te odnawialne, jak mówiliśmy, to jest co najwyżej alternatywa, oby o podobnych parametrach jak to, z czym się rozstaliśmy, ale nie zapowiada się jakiś skok. Oczywiście nie wszystko widzimy. No i teraz są możliwe dwie strategie. Znaczy optymistyczna, tą, którą podnoszą ekonomiści ze szkoły neoklasycznej, to oni właśnie mówią, że po prostu no właśnie trzeba utrzymywać model rozwoju, jaki jest, bo on sprzyja stymulacji właśnie rozwojowi innowacji. I właśnie, że
ten tak skumulowany efekt innowacji doprowadzi w którymś momencie do przełomu, prawda, technologicznego, który rozwiąże nasze problemy. No i być może tak będzie. Znaczy to jest raczej wiara niż pewność, że tak będzie, bo wiemy z klasyki filozofii nauki, że to, co doświadczenia z przeszłości nie przekładają się na przyszłość. One mówią, że tak może być, nie wykluczają pewnej możliwości, ale nie można indukować z nich pewności, że coś odkryjemy. W związku z czym jest raczej konieczność zastanowienia się nad tym, że a teraz drugi problem. Ty powiedziałeś, że w takim razie w tym modelu próbujemy więcej wycisnąć z tego, co mamy i oczywiście to robimy cały czas. Natomiast wiara, że możemy radykalnie przez zwiększenie efektywności utrzymać standard życia czy poziom tej cywilizacji jest, znaczy nie udało się jeszcze. Znaczy cały tak zwany decoupling, czyli rozłączenie wzrostu gospodarczego od zużycia energii, nie dotychczas nikomu się nie uda, znaczy jeżeli się udał, tak jak Duńczykom, bo to jest jeden z nielicznych krajów, który to się uda, to dzięki temu, że wiele potrzebnych do funkcjonowania ich cywilizacji elementów gospodarki wyeksportowano po prostu po zadanie. Prawda? Czyli to, co brudne, to, co energochłonne, tak. To, co materiałochłonne, to już nie produkujemy u siebie, więc w statystykach jesteśmy czyści. Natomiast korzystamy z tego, co produkujemy. Dokładnie tak, jak się zrobi rachunek ciągniony, uwzględni to, jakby import, no nagle się okaże, że Dania przy całym wysiłku ekologicznym niewątpliwym nie jest taka zielona, jak na ile byłoby potrzeba, o może tak, żeby rozwiązać problem. W związku z czym pozostaje ostatnia opcja, którą tak czy inaczej będziemy musieli się zmierzyć, czyli pomyślenie tak o rozwoju, no, który będzie jakby równoważył dwa cele, można powiedzieć. Znaczy tak, jeżeli mówimy o sprawiedliwym rozwoju, to znaczy, jeżeli mówimy o sprawiedliwym rozwoju, to znaczy musimy zdefiniować, co to znaczy ten sprawiedliwy rozwój i taką miarą mogą być cele zrównoważonego rozwoju ONZ, prawda? I ten pakiet, który mówiący, co to znaczy, jakiego typu dobra trzeba zapewnić każdemu mieszkańcowi ziemi, żeby można było mówić, że godnie żyje, prawda? Dostęp do edukacji, do zdrowej wody, prawda? Tam jest to wymienione, tych 19 celów jakby definiuje to. No i teraz to jest pewne minimum. Jeżeli chcemy więcej, to oczywiście możemy zapewniać więcej, ale jest górna granica. Znaczy musimy to robić, musimy to w końcu wprowadzić do modeli gospodarczych, że musimy to robić w zgodzie z wydajnością ekosystemu. Nie możemy przekraczać, a robimy to od 80 roku, czyli od 40 lat żyjemy na kredyt wobec ekosystemu. Oczywiście to zamiatamy pod dywan, a patrzymy na różne majstrowanie finansowe, o którym przed chwilą z profesorem Orłowskim rozmawialiśmy, prawda, że finansujemy przez dług publiczny i wydaje nam się, że to jest niegroźne, no bo ten dług to gdzieś tam leci, państwa mogą kreować pieniądze i tak dalej. Natomiast no, długu wobec środowiska nie da się oszukać i w pewnym momencie będzie to sprawdzone, dlatego musimy doprowadzić do wprowadzenia do modeli gospodarczych tej równowagi między potrzebami społecznymi, a wydolnością środowiska. Jeżeli tego nie zrobimy, to się uruchomi mechanizm niesprawiedliwego rozwoju, czyli taki, że po prostu przemocą, również wojenną, ci, którzy będą mieli dostęp do tej przemocy i zasoby, będą zgarniać zasoby potrzebne do zapewnienia ich społeczeństwom czy grupom społecznym odpowiedniej jakości życia kosztem reszty. I to jest alternatywa, która się przed nami w najbliższych dekadach kształtuje. No właśnie, no i teraz skoro tak jest ta alternatywa zarysowana, no to płynie z tego wniosek, że potrzebne jest jakieś bardzo wyrafinowane zarządzanie polityczne takim procesem, to znaczy jak przebudować gospodarkę, społeczeństwo, nasz styl życia, ale też sposób produkcji i to w skali globalnej, prawda, bo poziom narodowy jest tu po prostu niewystarczający, aby ten cel, to znaczy funkcjonowania w ramach ograniczeń planetarnych, móc zrealizować. No i znowu tu wracam do tej bardzo obrazowej i wymownej, a zarazem dość wstrząsającej analogii, kolejnej znowu z PRL-em, kiedy Edwin Bendyk pisze o Polsce lat 80., pisze też o tym, że wówczas autorytarny system, czyli taki, w którym władza w zasadzie ma nominalnie kontrolę nad każdą sferą życia zbiorowego, jakby chciała to i indywidualnego, ewidentnie nie jest sobie w stanie poradzić, mimo zduszenia oporu
politycznego, nie jest w stanie sobie poradzić z elementarnymi wyzwaniami, takimi jak to takie pojęcie, które niektórzy z tu obecnych może jeszcze pamiętają, brak równowagi rynkowej. Krótko mówiąc, niemożność zaopatrzenia Polaków w najbardziej podstawowe dobra i towary potrzebne do przeżycia, symbolizowane czy reprezentowane przez puste półki sklepowe. No więc ten reżim nie był w stanie sobie poradzić ze złożonością społeczeństwa i gospodarki, jakie by odpowiadały wymogom epoki. No i znowu, troszeczkę jak z tą efektywnością energetyczną, upadek systemu i jednocześnie przejście do systemu nowego, włożenie Polski w pewien gorset związany z globalizacją, ale też z procesem integracji europejskiej, spowodował, stawiasz tu taką ciekawą bardzo tezę, no że te problemy zarządzania różnymi złożonymi procesami, z którymi nasze państwo polskie sobie nie radziło, one zostały niejako wydelegowane gdzieś wyżej, to znaczy pewnymi procesami zarządzano ponad nami, dzięki temu czy przez to, że staliśmy się najpierw państwem aspirującym, a potem członkowskim Unii Europejskiej. Ale jeśli dobrze rozumiem twoje tezy, to dochodzimy do momentu, w którym zarządzanie złożonością zaczyna się sypać, już nie na poziomie tego czy innego państwa narodowego, ale w ogóle, a już na pewno nie państwa zacofanego czy państwa realnego socjalizmu, ale również na poziomie państw najwyżej rozwiniętych, tych, które kojarzymy z awangardą rozwoju, z awangardą technologiczną. No i znowu, analogiczne pytanie jak w przypadku energii, skoro ten system sobie nie daje rady, to co mogłoby go zastąpić? Tak jak nasze niedawanie sobie rady, z naszego niedawania sobie rady udało nam się wybrnąć no, za sprawą wejścia w coś większego. No to właśnie też kolejna łamigłówka. To znaczy PRL rozsypał się w sensie politycznym z kolei, czy zarządczym, tak, może tak szerzej, ze względu na procesy, które były już opisane pod koniec lat 60. Były diagnozowane przez wielu badaczy właśnie procesów politycznych, poczynając od tego naszego obszaru politycznego. W 68 roku, taka 67 ukazała się bardzo ciekawa praca uczonych czeskich, słowackich, Cywilizacja na rozdrożu. I oni pokazywali, jakie będą konsekwencje rozwoju systemu socjalistycznego, jeżeli będzie dalej brnął w biurokratyzacji, jeżeli nie zacznie się otwierać, demokratyzować, dopuszczać po prostu krytykę i tak dalej, jako elementy adaptacji do zmieniających się wyzwań cywilizacyjnych. Oczywiście cały system odpowiedział usztywnieniem, a nie modernizacją w tym warunku, no ale w tym samym czasie na Zachodzie również to samo zauważyłem. To nie było tak, że tylko kraje czy państwa autorytarne, socjalistyczne miały ten problem. Generalnie pojawiła się taka kategoria chociażby tragedii państwa. To jeden z badaczy społecznych pokazał, że po prostu relacja między państwem a społeczeństwem weszła w bardzo ciekawy moment ze względu właśnie na wzrost złożoności struktury społecznej, tak? Na to, że no, po prostu już tak technologiczny, nasz rozwój technologii spowodował coraz większe zróżnicowanie społeczne, możliwość funkcjonowania w różnych niszach, tworzenie różnych strategii życiowych. To już nie było masowe społeczeństwo lat 50., gdzie głównym problemem było przewiezienie, nie wiem, 20 tysięcy robotników do fabryki, prawda, i odwiezienie do domu, zapewnienie masowej rozrywki i tak dalej. To się skończyło. Społeczeństwa się zindywidualizowały i tak dalej, no powstał taki konglomerat, którym sposób taki, jak wymyślił to Hegel jeszcze, myśląc o państwie jako zwieńczeniu struktury społecznej, które jest jakby wyrazem takim skrajnym racjonalności i przez tą racjonalność wie, jak rozwiązywać potrzeby, prawda, w optymalny sposób, to się skończyło. Po prostu nikt nie ma takiej wiedzy. Poza tym potem się okazuje, że problemy społeczne mają charakter splątany, czyli nie ma, czy nie da się ich rozwiązywać w sposób zuniwersalizowany, że po prostu problem społeczności Izabelina będzie zupełnie inaczej miał swoją inną strukturę niż problem społeczności, no nie wiem, Ursusa tutaj nieodległej dzielnicy Warszawy, nieodległej, prawda? I że aplikowanie tych samych rozwiązań nie przyniesie tych samych skutków. I to spowodowało, no, że jakby pewnego typu reakcje, znaczy właśnie ci autorzy zwracali uwagę, że jeden z możliwych ucieczek od tego kryzysu będzie właśnie to, co się stało, ucieczka w neoliberalizm, czyli mówimy, państwo sobie nie daje rady, to outsourcuje to po prostu indywidualnemu zaopatrywaniu się poprzez rynek. Tak? I tak się w dużej mierze stało, że państwo abdykowało z wielu swoich funkcji.
No i to przez jakiś czas działało nawet, prawda? Przez jakiś czas działało, natomiast ciekawym momentem jest ta pandemia. Ta pandemia właśnie pokazała i jak się jej, ja tego nie analizuję jeszcze, bo nie miałem takiej możliwości, bo książkę kończyłem, oddałem druku przed pandemią, uzupełniłem troszeczkę po pierwszym tam tygodniu, ale nie mam wglądu tego, co się działo później. Natomiast jak Państwo pamiętacie, pierwszy moment pandemii to była reakcja taka i taki oddech ulgi wśród polityków, tych nawet państw nowoczesnych, mówi, nagle jest taki potężny kryzys, który my możemy na nowo zalegitymizować istnienie naszych państw i naszych rządów, prawda? No, Emmanuel Macron dla mnie jest takim klasycznym przykładem właśnie w państwie scentralizowanym mocno, to tradycji silnej władzy państwowej i on mówi, jesteśmy na wojnie, prawda? Potrzebujemy jedności, róbcie to, co rząd wam powie, rząd wie, co robić, a potem się okazuje, że jest problem w domach opieki nad starymi, ale to powiedzmy wszyscy mieli z tym problem, natomiast nagle się okazuje, że są na wojnie, a Charles de Gaulle za 1,5 miliarda, czyli lotniskowiec wyremontowany, który wypłynął dopiero co z portu, połowa załogi jest zarażona tym samym wirusem, prawda? I jest zupełnie bezużyteczny do jakiejkolwiek walki z jakimkolwiek zagrożeniem. Okazuje się, że maseczek nie było nie tylko w Polsce, we Francji. Zapasy, które miały liczyć 1,2 miliarda maseczek, były przez ostatnią dekadę tak uszczuplone, że zabrakło w końcu. I się nagle okazało, że te państwa tak silne, prawda, gotowe wydać dziesiątki miliardów na najnowsze uzbrojenie, nie są w stanie uruchomić produkcji respiratorów, prawda? I to wyszła słabość właśnie, chociaż wydawało się, wszyscy powiedzieli, wraca państwo narodowe. Ono wróciło w jednym oczywiście istotnym wymiarze. Tylko państwo narodowe może prowadzić, czy związki państw narodowych, politykę makroekonomiczną, prawda? Czyli emitować pieniądz, to co się teraz dzieje. Ale w pozostałym aspekcie stały się one zupełnie nie tam jakby sprawczość. Jeszcze mogły zamknąć granice. No mogą zamknąć granice i to oczywiście chętnie zrobiły. Czy sensownie, czy nie, to jest zupełnie jakby inna sprawa, ale to na pewno była powrót jakby do przywołania prerogatyw państwa narodowego. Natomiast realna walka, czy to we Francji, czy w Polsce, czy w Ukrainie, niezależnie od tradycji państwowej, odbywała się na dole, na poziomie lokalnych społeczności, zarówno samoorganizacji społecznej, ale też wymiaru samorządowego. Okazało się, że te struktury władzy okazały się najskuteczniejsze w bezpośrednim zarządzaniu tym. No i jeszcze coś innego się też okazało na koniec, że jeżeli chcemy rzeczywiście docelowo zwalczyć kryzys, to żadna strategia narodowa nie wystarczy. Trzeba budować międzynarodowe sojusze do opracowania, do gromadzenia wiedzy, dlatego że jesteśmy współzależni od tego, jak się zachowają Chińczycy. Tak będzie zależało tempo rozwoju pandemii, w związku z czym musimy uwspólniać wiedzę. No i też uwspólniać ją po to, żeby efektywnie wypracowywać nowe terapie chociażby, prawda? To też żadne państwo samo w sobie nie jest w stanie, ze względu na to, że wzory propagacji wirusa, jego oddziaływanie na różne populacje jest inne, ze względów chociażby też genetycznych i tak dalej. W związku z czym trzeba uwspólnić zasoby wiedzy. Więc musi być elementy integracji globalnej, stąd niezbędność Światowej Organizacji Zdrowia czy podobnych tworów, ale potrzebny jest wymiar państwa narodowego lub podobny, taki jak Unia Europejska, która jest jednak jakimś rodzajem związku, tak, państw narodowych. No i niezwykle istotny, którego w ogóle nie można nie dbać, to jest ten lokalny. I dopiero koordynacja na tych różnych poziomach zaczyna przynosić efekty. Tylko no to łatwiej powiedzieć niż teraz zamienić na skuteczną, realną politykę, bo państwo widzicie, co się dzieje w polityce. No Polska jest najlepszym przykładem, że tak, na dole państwo działa, tak? Znaczy, no, śmieci były wywożone, samorządy radziły sobie, łącznie z powstrzymaniem szaleństwa związanego z wyborami 10 maja, prawda? No to jednak zdecydowany opór wójta Korycina, który odwołał wybory, prawda, 30 marca, jakby były jednym z takich elementów, które zablokowały szaleństwo, które się dzieje w przestrzeni politycznej, która całkowicie oderwała się od problemów, jakie mamy. I tu jest coś dziwnego, tak, z polityką w ogóle, bo przecież to nie jest problem Polski, bo jak patrzymy na inne kraje, to z różnym natężeniem, no, na Wielką Brytanię, na to, co robi Boris Johnson i robił i robi, to ostatnia walka o swojego doradcę, prawda, Dominika Cummingsa, no to są jakieś no, zdumiewające zupełnie historie. Więc pytanie, jak godzi, to jest teraz kluczowa rzecz. Natomiast myślę, że żeby już skończyć tu wypowiedź, istotnym jakby
sposobem dotarcia do odpowiedzi będzie zrozumienie jednego faktu, który my dopiero zaczynamy intelektualnie jakby przepracowywać, że odkrywamy, znaczy o tym socjologowie czy badacze już mówili od 20 lat, ale to było tak jak z wykorzystywaniem telepracy. Od 20 lat była możliwa, ale nikt nie korzystał. Nagle zostaliśmy zmuszeni. Chodzi o to, że myśmy się przenieśli, zmienili przestrzeń społeczną z takiej trójwymiarowej, której głównym punktem odniesienia właśnie była przestrzeń, granice właśnie, prawda, granice miasta, granice państwa. Przenieśliśmy się do przestrzeni hybrydowej, takiej, której gramy w różnych skalach po prostu jednocześnie, jako jednostka. Na przykład mieszkam tu w Izabelinie, tutaj płacę podatki, prawda, tu mnie obsługuje gmina, jeśli chodzi o podstawowe potrzeby komunalne, ale jednocześnie jestem w jakiejś zdeterytorializowanej przestrzeni, pracując na przykład, nie wiem, w korporacji międzynarodowej ze swojego domu w Izabelinie, prawda? I to jest zupełnie inna, znaczy nagle odkrywam, że musimy wymyślić instytucje polityczne do zarządzania w przestrzeni hybrydowej, a nie do przestrzeni trójwymiarowej, której głównym punktem odniesienia było terytorium, do którego odnosi się władza. Dzisiaj władza nie odnosi się do terytorium, bo wirus nie uznaje tego. Ale czy to nie jest... Bo ta sytuacja, którą opisałeś, no, przypomina coś, z czym mamy do czynienia już od dłuższego czasu, to znaczy, że mieszkam w danym miejscu, obsługuje mnie na przykład ta czy inna gmina, z jej usług lepiej lub gorzej świadczonych korzystam, ale nawet jeśli nie pracowałem dotychczas zdalnie, tylko w jakimś konkretnym miejscu, to już mój pracodawca mógł, o ile ja jeszcze nie byłem zdeterytorializowany, prawda, bo jeździłem do pracy na przykład do konkretnego biura pod konkretnym adresem, no to już mój pracodawca jak najbardziej mógł być i na przykład odprowadzać podatki w miejscu bardzo odległym albo wręcz nieznanym. To czy nie jest tak, że wirus w pewnym sensie tylko wzmocnił trend, z którym i tak mieliśmy do czynienia? To dokładnie, znaczy tak, znaczy przestrzeń ta właśnie kapitału, nazwijmy, i biznesu najwcześniej to wykorzystało, bo tam największe bodźce były, tak, i największe premie do przejścia do tej przestrzeni, ale też tylko o pewnych wymiarach gospodarki, nie oszukujmy się, tak, to dotyczyło tylko pewnego fragmentu. Natomiast pandemia unaoczniła nam niedostosowanie instytucji publicznych, politycznych, bo nagle okazuje się, że dzisiaj niemożliwe byłoby zarządzanie państwem bez zupełnie suwerennych, ale nie podlegających suwerenności państwa, platform technologicznych, tak? No dzisiaj bez Zooma, czy bez Teamsów należących do Microsofta, czy bez Facebooka, no każdy burmistrz dzisiaj, czy prezydent, no kontaktuje się ze swoimi mieszkańcami przez Facebooka, tak? Robi codziennie konferencje, no w czasie pandemii to wręcz już aż za często można było tych swoich włodarzy oglądać, prawda? Ale nie na platformie miasta, tylko na platformie Facebooka, bo tylko te są efektywne. No próba zrobienia w oparciu, no nie wiem, teleedukacji w oparciu o krajowe jakieś platformy, czy to w Polsce, czy we Francji, skończyła się katastrofą. Próba odpalenia systemu na początku. Po prostu zatkało się wszystko. Okazało się, że państwo nie dysponuje taką infrastrukturą, ale to nie jest tylko sama infrastruktura, bo za tym idzie coś jeszcze więcej. Bo właśnie to nam też unaoczniło, że dzisiaj jeszcze 30 czy 40 lat temu, do tego, żeby koordynować działania zbiorowe, właśnie potrzebowaliśmy instytucji publicznych, tak? One organizowały nas, od fabryki poczynając, które były zarówno miejscami produkcji, ale też produkcji woli politycznej, tak? Robotnik robił czołgi czy traktory w Ursusie, ale jak się zdenerwował, no to też robił strajki i zmieniał czy wpływał na władzę. Dzisiaj te miejsca, właśnie takie, te lokalne z przestrzeni trójwymiarowej, koncentrujące energię ludzką, zyskały alternatywę coraz silniejszą właśnie w postaci tych niepodlegających suwerenności państwa przestrzeni komunikacyjnych. Tak? I tu jest ciągłe napięcie, znaczy ono będzie narastać, dlatego że te platformy się rozwijają. To już dzisiejszy Facebook nie jest Facebookiem sprzed 10 lat, on się uczy. Znaczy to jest system, który coraz bardziej wysysa naszą podmiotowość i zamienia się w nasz zewnętrzny mózg, który już nie tylko pomaga nam koordynować działania, ale jednocześnie odgaduje nasze potrzeby, podpowiada, jakby uczestniczy w projektowaniu naszej przyszłości, tak w sposób proaktywny. W związku z czym no to jest właśnie kluczowe wyzwanie teraz, jak instytucje polityczne mogą do tego się dostosować. Ja mam wrażenie, że w takim kraju jak Polska,
bardziej niż powiedzmy we Francji, chociaż tam też jest ten problem. Jesteśmy wobec tego odkrycia przez polityków, jak niewielka jest przestrzeń ich realnego sprawstwa. Zarówno z tych względów, które już się ujawniły pod koniec lat 60., czyli to, że rządzić dzisiaj po prostu we współczesnym świecie nie można i to, co się przekonał generał Jaruzelski pod koniec lat 80., mimo że miał największą kumulację władzy w historii Polski i przemocy jednocześnie, społeczeństwo mu się rozpełzło. Tak? To jest dobrze opisane, co się stało. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty obieg w różnych wymiarach i to po prostu rozleźliśmy się. No, po prostu on chciał nas tu zjednoczyć, a nawet pieniądza nie kontrolował. Nic, nie, po prostu nie było tej możliwości. Nie? Dzisiaj to jest jeszcze bardziej, to się ujawnia. No i jeszcze okazuje się, że nawet te instytucje, które przynajmniej koordynowały w jakimś mierze, zaczynają tracić swoje znaczenie. To nie jest problem tylko władzy, ale na przykład w kulturze to, co się dzieje. No dzisiaj nagle instytucje kultury, prawda, pozbawione możliwości tradycyjnego kontaktu, te, które żyły z tradycyjnego kontaktu, no, odkrywają, że może coś się zmieniło, że w ogóle coś, jakiś nowy świat nadchodzi. Oczywiście teatry powoli otwieramy tutaj taką przestrzeń, ale wiemy, że coś nie gra, nie? Że to nie jest taki powrót do tego, co było i nie wiemy, kiedy wrócimy. Więc to w tym sensie, to jakby podsumowując, to musimy zrobić to, co 400 lat temu mniej więcej zrobiono, po długim niestety okresie dosyć krwawych nieporozumień, a trwał on przynajmniej od reformacji, tak, czyli kiedy i wcześniej od rewolucji technologicznej, czyli tak między 150 lat, bo to jest połowa XV wieku, wynalazek druku. Najpierw nic się nie dzieje, potem okazuje się, że ta technologia umożliwia propagację nowych idei, prawda, i zmienia po prostu kontekst, zupełnie właśnie możliwości koordynacji działań i tak dalej, bo upowszechnienie druku no, zaczyna być technologią rewolucyjną. To wywołuje dostosowania, wojny i tak dalej. W 1648 roku nagle domykamy to w postaci projektu państwa narodowego, prawda? I to jest wynalazek, który trwał i dobrze się sprawdzał przez długi czas, mimo wszystkich wojen i tak dalej, umożliwia jednocześnie bezprecedensowy rozwój, właśnie potem zarządzanie kapitalizmem w fazie przemysłowej i tak dalej. Tylko to się skończyło i teraz wylądowaliśmy w nowej przestrzeni, tej hybrydowej i do niej musimy wymyślić nowe instytucje, takie, których no właśnie przestrzeń trójwymiarowa i odniesienie do tej jest tylko jednym z aspektów, prawda? I to jest niezwykle trudne. Znaczy to nie musi, znaczy to wiemy i jest szansa, żebyśmy byli w stanie to wypracować. No, historia nie daje niestety zbyt optymistycznych podpowiedzi, bo pokazuje, że zazwyczaj szukamy bijąc się, tak, o rozwiązania. W związku z czym te scenariusze również ze względu na tę zmianę, wcześniej mówiliśmy o zasobach, no bo tu mamy dwa musiki, tak? Jeden to jest ten związany z zasobami i z zarządzaniem nimi, z drugiej strony z zarządzaniem politycznym w ogóle społeczeństwami. I tu mamy kryzys. I teraz pytanie, czy spotkanie się tych kryzysów będzie takim wygaszającym się i przyspieszającym proces zmian, czy raczej doprowadzi do takiego sztormu doskonałego, który po prostu rzeczywiście może wywołać kataklizm. Tego nikt nie wie tak naprawdę. Tylko, bo właśnie jedna kwestia to jest to, że historyczne doświadczenie pokazuje, że takie wielkie zmiany cywilizacyjne były szalenie burzliwe, kosztowne, no, wiązały się z ogromną liczbą ofiar i cierpienia również. Ale dochodzi jeszcze drugi element, który jest bardzo kłopotliwy, bo jak wspomniałeś, ten proces trwał no, co najmniej sto kilkadziesiąt lat w Europie. I teraz kłopot polega na tym, że z rozmaitych wyliczeń i prognoz i scenariuszy poważnych gremiów naukowych, już abstrahując od tego, że perspektywa półtora wieku jest no, w zasadzie, tak jak tu siedzimy, to jest perspektywa eschatologiczna praktycznie rzecz biorąc, bo no, nie doczekamy tych rozwiązań, ale już nawet zostawiając ten drobiazg to, i pozostawiając jakby na boku perspektywę człowieka, perspektywę jednostkową, no to zostaje jeszcze kwestia czasu. To znaczy, że już nawet nie chodzi o to, że my nie dożyjemy, ale że czy ludzkość w ogóle dotrwa i jakieś kolejne pokolenia, no bo z tych wielu wyliczeń związanych z scenariuszami zmiany temperatur chociażby, ale też innych procesów, jak chociażby wymieranie gatunków, no to z tego wynika, że ludzkość, czy cywilizacja w znanej nam formie
no, może absolutnie nie doczekać, nie przetrwać takiego okresu, o jakim możemy myśleć, że byłby potrzebny na wypracowanie, choćby burzliwe, choćby w burzliwy sposób wypracowanie no, jakiejś nowej formy życia. Znaczy... Pierwsza rzecz, to już trwa trochę, to nie jest tak. No, nie, raz, że można zakładać, że być może pewne procesy biegną szybciej niż kiedyś ze względu na szybsze właśnie propagacje informacji w tej chwili. A sama ta rewolucja, o której mówimy, trwa no, mniej więcej 50 lat już. Znaczy, to trzeba tak patrzeć. To wszystko, o czym tu mówimy, było już opisane no, właśnie mniej więcej przed 50 laty. Znaczy, my to wszystko wiemy. Znaczy, nie robiliśmy użytku z tego wiedzy, bo traktowaliśmy ją jako wiedzę marginalną, ale te refleksje właśnie, to przejście do przestrzeni hybrydowej, to jest od 20 lat już opisane dobrze i skonceptualizowane. Są książki, to jakby nie możemy narzekać na brak dobrej wiedzy, która mówi jakby dobrym punktem wyjścia. W związku z czym to jest jakby jeden fakt. No druga rzecz, cywilizacja nie jest to sama z ludzkością. To znaczy upadek Rzymu nie oznaczał upadku ludzkości, prawda? No zmieniły się, znaczy najbardziej odczuła to patrycjat rzymski, prawda? Któremu, znaczy, czy potem Bizancjum, ci no 1% przysłowiowy tamtejszy, który żył z efektów tamtej cywilizacji, natomiast pozostałe 90 parę procent ludzi nie dostrzegło aż tak radykalnej zmiany. Średniowiecze nie było aż takim ciemną epoką, jeśli patrzymy na rozwój postęp techniczny chociażby, ile ważnych innowacji w rolnictwie się pojawiło, tak, strzemie dla konia i tam pług, to wszystko to jest przecież średniowiecze, tak, także to, więc musimy też patrzeć w ten sposób, że zmiana formy cywilizacyjnej nie musi oznaczać katastrofy. To znaczy teraz pytanie jest tylko, jak będziemy się do niej przygotowywać, czy adaptować. Znaczy, bo to, że tego modelu cywilizacji nie utrzymamy, no to z tych względów, o których mówiliśmy wcześniej, jest pewne. Tylko możemy teraz, no właśnie, albo opracować ten model, sprawiedliwy model rozwoju, którym wszyscy będą partycypować w jakimś przyszłym świecie na sprawiedliwych zasadach, no albo będzie to model niesprawiedliwy, właśnie oparty na tym, że najmożniejsi skoncentrują przemoc po to, żeby ochronić jak najdłużej swój stan posiadania i możliwości dobrego życia. I teraz co na to jakby ten kontekst ekologiczny. Tu na szczęście ze względu właśnie na złożoność tych procesów, paru rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, niestety. Znaczy tego, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to czy już nie wkraczamy w fazę takiego przestrzelenia tak zwanego, czyli taką, kiedy na przykład już zaistniałe zmiany klimatyczne i wzrost temperatury, który średnio to jest 1 stopień, ale w obszarach północnych, arktycznych to jest ponad 2 stopnie do 3 stopni, już generuje przyspieszające zmiany. To znaczy przyspieszone topnienie pokrywy lodowej, które zmniejsza albedo, czyli powierzchnię odbijania słońca, powoduje, że bardziej się nagrzewa ocean po prostu, jednocześnie rozmarza wieczna zmarzlina, lasy borealne tracą funkcję zbiornika dwutlenku węgla, tylko zaczynają być źródłem dwutlenku węgla, zwłaszcza w okresie pożarów coraz bardziej licznych i dużych i tak dalej. I to może spowodować, że ten proces wymyka się spod kontroli. Tego nie możemy wykluczyć niestety. I oczywiście wtedy jest kiepsko, jeżeli, bo może po prostu złożony system, tak to mówią w języku teorii złożonej, przesunąć się do innego atraktora, czyli innego optimum takiego klimatycznego, który będzie nie do zniesienia dla ludzi. Prawda? Ekosystem cały może się dostosuje być może, ale dla ludzi może być rzeczywiście na przykład za ciepło. I to jest jakiś jeden właśnie jakby największe wyzwanie, na które nie mamy dzisiaj odpowiedzi. No więc natomiast jeżeli patrzymy na zagrożenie z tymi scenariuszami. Znaczy, jeżeli nie, do tego nie dojdzie, to jeszcze mamy ciągle spory margines działania. To znaczy oczywiście naukowcy wskazują, że no, powinniśmy w ciągu najbliższych 10 lat zmniejszyć emisję o 55% po to, żeby dojść w połowie stulecia do neutralności klimatycznej, żeby w ogóle ustabilizować wzrost temperatury na poziomie 1,5 stopnia. I to jest jakby to wiemy. Teraz pytanie, mała jest szansa, żebyśmy to uzyskali. I pytanie jest, jaka będzie relacja nas, mechanizmy dostosowawcze, takie, których nie jest w stanie przewidzieć żaden uczony w tej chwili,
a które będą miały wpływ na zmniejszenie na przykład konsumpcji. Po prostu może się okazać, że no trochę znowu jak z tym PRL-em będzie. No, prawda? Po prostu no my nawet byśmy chcieli konsumować, ale nie mogliśmy po prostu, bo nie było jak po prostu. Mimo szczerej woli przecież większości Polaków, żeby sobie więcej pokonsumować i dołączyć do społeczeństwa konsumpcyjnego, po prostu stało się to zwyczajnie niemożliwe. I po prostu to jest bardzo możliwe. Taka korekta z niemożliwości systemowej, tak, która się okaże, że nie będziemy stali dostarczać odpowiednich zasobów, żeby generować ten model funkcjonowania, prawda, stylu życia, że na przykład coś, co 30 lat temu traktowaliśmy jak aberrację, żeby samolotem latać na weekend, prawda, gdzieś na festiwal, dzisiaj traktujemy za normalne. Może wrócimy do starej normalności, uznamy, że to jest nienormalne, że za 50 zł się leci do Dublina, prawda? Że i tak dalej. Więc takich dostosowań będzie dużo. Faktem jest i my jako w Polsce akurat powinniśmy mieć do tego bardzo dobrze rozwiniętą wyobraźnię, dlatego że rzeczywiście jak popatrzymy na w zasadzie czas od 76 do 89 roku, to był czas, kiedy w ogóle nie mówiliśmy o wzroście. Nie było takiej kategorii. Znaczy myśmy, gospodarka w 79, 80 zmniejszyła, PKB się zmniejszyło około 20%. Tak? To był gigantyczny kryzys gospodarczy. I my w nim tkwiliśmy do 89 roku. Prawda? Nie mówię, że było fajnie, nie chodzi o to, żeby jakby sentymentalnie wracać do tamtych czasów. Natomiast nauczyliśmy się pewne strategie adaptacji, też kategorii dobrego życia, prawda? Jakby gdzie indziej je lokowaliśmy. Więc zdolność adaptacyjna struktur społecznych jest niezwykła, to trzeba pamiętać. I to też jest coś, czego nie doceniamy w tych wszystkich jakby modelach rozwoju. To może spuentuję w ten sposób, że chyba różnica, jeśli zakładamy, że istnieje ta analogia między schyłkową PRL a współczesnym światem, różnica polega jeszcze i na tym, że dziś no, ziemianie nie mają możliwości wyjazdu na Księżyc, co by tam zarabiać w księżycowych dolarach wypłacanych, które mają fenomenalny kurs w stosunku do waluty ziemskiej i ciężka praca fizyczna przez kilka miesięcy pozwala na przykład... Ale Elon Musk założy kolonię na Marsie i będzie zatrudniał. Tylko ten kurs wymiany cały czas nie taki, jakbyśmy oczekiwali. Pięknie dziękuję Edwinowi Bendykowi i bardzo dziękuję Państwu za przybycie i za uwagę i zapraszam na kolejne wydarzenia. Dziękuję bardzo.